Przecież te stroje górnika to jest coś pięknego. Naprawdę bardzo mocno podobały mi się te dzisiejsze koszulki Zabrzan. Kolorystyka, układ, detale. No kozak po prostu. Równie estetycznie, tak jak koszulki, zaprezentował się również zespół gospodarzy, który zaskakująco łatwo zwyciężył dziś z Wrocławianami, notując równocześnie niecodzienną serię trzech zwycięstw z rzędu, co powoli naprawdę imponuje i wybija zespół z Zabrza na całkiem pozytywne miejsce w tabeli. A co jeszcze lepsze dla nich, mają w perspektywie również mecz zaległy. Na pewno kibiców Górnika poza tym dzisiejszym wynikiem szczególnie cieszy trafienie ich ulubieńca, Lukasa Podolskiego, który ostatnio popisuje się naprawdę techniką mistrza świata. Ale nie był to jedyny super piłkarz tego spotkania, bo Bartosz Nowak również dał dzisiaj sporo od siebie. Dwie bramki, w sumie prawie trzy. Przytomny pod bramką oraz niewątpliwie odważny. Dadok dzisiaj kolejna asysta i to bardzo precyzyjna. Przy okazji bardzo dobrą zmianę dał dzisiaj Jakub Szymański za Janickiego. W sumie wejście z Calmacha również było imponujące. Jimenez spoko, bo bardzo dobrze rozrzucał. Manech to samo. Tak samo Krawczyk oraz Kubica popisywał się naprawdę niezłymi uderzeniami. Na plus również Wiśniewski wraz z całą linią defensywy. I Zabrzanie zagrali w mojej ocenie dzisiaj naprawdę bardzo konsekwentnie i bardzo twardo fizycznie. Dzięki czemu swoją ewidentną przewagę w pierwszej odsłonie potwierdzili na początku drugiej połowy, dwukrotnie trafiając do siatki. A jeśli chodzi o zespół WKS-u, to naprawdę zaskakująco słabo zagrali to spotkanie. Pierwsza połowa w ich wykonaniu była naprawdę niemrawa oraz bardzo niedokładna. Dużo strat, dużo błędów. Problemy z komunikacją. Największym potwierdzeniem tego była strata golli przy golu na 0-2. I uważam, że Wrocławianie najlepiej zaprezentowali się dzisiaj w drugiej połowie, w jej końcówce. Znowu na boju po stronie Śląska pojawił się Joker, czyli Adrian Łyszczarz, który po raz kolejny wchodząc z ławki trafił do siatki i kolejny raz robiąc to w pięknym stylu. I co zabawne, komentatorzy pomylili się mówiąc, że to Schwarz trafił tego gola, przez co nawet w aplikacji FlashScore był ten sam błąd. Ale to detal, zapewne zaraz to zmienią. Górnik 3, Śląsk 1. Zabrzanie po tym spotkaniu wskakują na 7 miejsce w tabeli, zrównując się punktami ze Śląskiem, który jest na 6 lokacie i ma 24 punkty, czyli analogicznie Zabrzanie mają tyle samo. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, do końca tego roku marzę o 5000 subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Tradej, ponieważ tam publikuję inne treści związane z Ekstraklasą. Zapraszam również na Instagrama Tradej, ponieważ sporo z was mnie tam ostatnio zaobserwowało i jest mi z tego powodu naprawdę bardzo miło. I dziękuję wam bardzo za uwagę. Chciałbym pozdrowić wszystkie osoby, które komentują moje filmy, ale również te, które nie komentują. Ponieważ ja nawet oglądam wiele kanałów na YouTubie, których nie komentuję, a które lubię oglądać. I was również pozdrawiam. Dzięki, że jesteście. I widzimy się jutro po meczu Brookbetu z Pogonią. Ciao!